Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. Szanowni Państwo, Dwie korony. Niezwykły film o niezwykłym świętym. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe. Kiedy myślimy o jego życiu, z reguły wskazujemy na jego męczeńską śmierć. Latem 1941 roku w Auschwitz, gdzie oddał życie za współwięźnia Franciszka Gajowniczy. Dwie korony pokazują jednak wiele innych, fascynujących, szerzej nieznanych faktów z biografii świętego. Dowodzą, jak niezwykłe było to życie i to już od samego dzieciństwa, gdy Mundek rozmawiał z Matką Bożą. Ale film pokazuje również, że na przykład był zapalonym konstruktorem. Zaprojektował pojazd do podróży międzyplanetarnych i nic dziwnego, że koledzy nazywali go franciszkańskim kosmonautą. Zobaczymy też apostoła Japonii, który nie znając języka wybrał się na Daleki Wschód, żeby głosić Chrystusa. Człowieka, który od podstaw zbudował niepokalany, największy klasztor ówczesnego świata. Za chwilę zanurzymy się w świat wizjonera, który w naszych czasach mógłby powiedzieć "Only sky is the limit". Chociaż sądzę, że ojciec Maksymilian wolałby powiedzieć, że wiara przenosi górę. Z pewnością masz rację. Drodzy Państwo, pragniemy bardzo, bardzo serdecznie powitać wyjątkowych gości, którzy są dzisiejszego wieczoru z nami. Witamy sekretarza stanu, szefa gabinetu prezydenta RP, ministra Krzysztofa Szczerskiego. Serdecznie witamy minister edukacji narodowej, panią Annę Zalewską. Jest z nami sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pan Jarosław Sellin. Witamy. A także sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, pani minister Marzena Machała. I podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, pan Maciej Kopeć. Witamy wszystkich Państwa i bardzo, bardzo dziękujemy za obecność, ten wyjątkowy wieczór. Drodzy Państwo, chcielibyśmy podziękować koproducentom, sponsorom i patronom medialnym, dzięki którym możemy się tu dzisiejszego wieczoru spotkać. Wielkie brawa dla producenta i dystrybutora firmy Konrad Media.